Sylwia Micyk, dobry wieczór Państwu. Czas poznać najbardziej aktualne pogodowe informacje dla naszego regionu. Zapraszam. Jutro pogodę w Polsce będzie kształtował układ wysokiego ciśnienia. Ta czerwona strzałka, którą widzimy już na mapie, oznacza, że płynie do nas masa polarno-morskiego powietrza. Nadchodząca noc na przeważającym obszarze regionu będzie pochmurna. Jedynie na Podhalu chmur będzie mniej i tam temperatura spadnie do minus 8 stopni w Zakopanem, minus 7 w Nowym Targu, minus 2 stopni w Krakowie i minus 1 stopnia w Miechowie. W całym regionie tej nocy wystąpią zamglenia, które ograniczą widzialność do 200 metrów, a lokalnie sprawią, że drogi zrobią się śliskie. Jutro po pochmurnym poranku w ciągu dnia niebo będzie się przejaśniać. Najcieplejszymi miastami będą Tarnów i Olkusz. Tam na termometrach 7 stopni, w Krakowie 6, w Wadowicach 5, w Zakopanem 4 stopnie. Z meteogramu dla Krakowa wynika, że nie tylko tej nocy warunki na drogach będą trudne ze względu na zamglenia. Kolejna noc znów upłynie nam z marznącymi mgłami. Ciśnienie zacznie jutro spadać i krakowskie barometry wskażą 1001. Hektopaskali. Czwartek zapowiada się jeszcze pogodny, natomiast w piątek wrócą do nas opady. W czwartek na termometrach zobaczymy od 6 do 9 stopni, w piątek od 4 do 7. Ostatnia mapa z prognozą jakości powietrza nie wygląda najlepiej. Jutro w wielu miejscowościach poziom pyłu PM10 może być wysoki, a miejscami nawet bardzo wysoki. Dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.